Moi kochani, co ja Wam tu pokazuję? Miskę. W tej misce mam wodę. I co będę dzisiaj robić? Chcę Wam pokazać, jak wyczyścić szczotki. Jedną mam taką drewnianą, z tymi najgorzej jest do czyszczenia. Drugą też mam taką, o. I mam dwie takie plastikowe. One są w krytycznym stanie, więc zobaczycie, jak ja czyszczę szczotki i czy będzie w ogóle widać jakikolwiek rezultat. Do tego celu użyję tak wody, takiej ciepłej, do tego sodę oczyszczoną i tu mam flachę octu. No i później jeszcze można zdezynfekować po prostu szklaneczkę wody, do tego wlewacie kropelki drzewa herbacianego i dajecie do atomizera, spryskujecie i wtedy macie odkażone szczotki. Ale to później. Najpierw zacznijmy od początku. Pierwsze co, to trzeba się pozbyć tych tutaj wszystkich włosków. Ja do tego celu używam takiego, o. Widzicie, ile już jest włosów wyciągniętych? Oczywiście włosy wyrzucamy gdzie? Do śmieci, a nie wyrzucamy do kibla, tak brzydko mówiąc. Dlatego, że może się zapchać nam kibelek. O, tyle wszystkiego wychodzi tu. Można też rękami, to co tam jest jakieś... Czekajcie, ja to wyrzucę. Dobra. Tu mam teraz z włosia takiego naturalnego. Tu już jest gorzej, bo tu jest włos. Zobaczcie, ile kurzu. O, widzicie? Tu jest włos z tego dzika. Zobaczcie, ile tego się tu narobiło. O. Specjalnie tak zostawiłam, bo mówię, pokażę Wam mój sposób na czyszczenie szczotek. Zobaczcie, ile tego syfu jest. Masakra. Na tych gorzej właśnie jest, na tych z włosia naturalnego. Wszystko się tu gromadzi, o. Ale ładnie schodzi, o. Widzicie? Tu kolejną mam z takiego włosia. Tak często nie używam, bo ona jest taka do tapirowania, ale coś tam zawsze też jest. Dobra, lecimy dalej. Gdy mam miskę z wodą, dodaję sody oczyszczonej. Możecie do tej sody oczyszczonej dodać na przykład ulubiony też szampon, albo właśnie ten ocet. Ja troszkę dam octu. Tak się wszystko teraz, aż było, nie wiem, czy słyszeliście takie psss. O.
I teraz biorę te szczotki i je sobie tak o, tu daję. I one się tak namoczą. Gorzej jest tą drewnianą, czyli już Wam pokazuję. Z tą, ponieważ jej nie mogę tak włożyć w całości i namoczyć jej. Ze względu na to właśnie drewno. Ale plastikowe jak najbardziej. Teraz jeszcze sobie tej sody o, tu nasypię. Widzicie? Myślę, że to chyba dobrze widać. O. To niech sobie tak bąbelkuje. I to zostawię tak gdzieś na 20 minut, żeby mi się to po prostu wszystko odkaziło. Widać, mam nadzieję, że to widać. One mi się tutaj odkażają, posypane właśnie tą sodą. I jeszcze wrzuciłam tutaj ten grzebień, którym właśnie usuwałam te włosy. I po co tą sodą posypałam? Dlatego, że właśnie teraz ona bąbelkuje fajnie i przez to właśnie ona się dezynfekuje, ta szczotka. Widzicie, jak fajnie tutaj? Chyba widać to. O. Natomiast drewnianą. Dlaczego drewnianej nie włożyłam? Dlatego, że później by mi się po prostu popękała, to drewno by mi się popękało. Ale też ją odkażę. Zaraz Wam też pokażę. Oczywiście do tego celu tutaj, żeby później jeszcze wyczyścić te szczotki, będą, można na przykład użyć, nie wiem, nawet takiej szczoteczki do zębów, albo na przykład takiej szczoteczki, ja użyję taką szczoteczkę, później taką szczotkę, jeżeli macie plastikową i ze sztucznego włosa, możecie wrzucić możecie wrzucić po prostu do zmywarki i wtedy ładnie się ona odkazie, taka szczotka. No dobra, to jeszcze czekam i za chwilę Wam pokażę dalszy etap czyszczenia. Dobra, minął czas i teraz biorę taką szczoteczkę. Mówię, może to być szczotka nawet do czyszczenia zębów. No więc to wszystko tutaj ściągam, ten cały syf. Jeszcze te resztki, które zostały takie, włosów. Oj, kamerę nawet chyba trochę zrobiłam wodą. Tak ściągam. To, co zostaje jeszcze, te włosy, to je po prostu wyciągam i wyrzucam. Teraz, moi kochani, jak już są umyte, to teraz chcę opłukać, nie wiem, czy to będzie widać, pod wodą. Nie wiem, czy widać. Powiem Wam, że wyglądają jak nowiusieńkie. O, nawet nie ma włosa pomiędzy szczelinami, widzicie? O, nic nie ma. Z tym jest najgorzej, z czyszczeniem. Z tym włosiem takim, wiecie, chciałam powiedzieć sztucznym, tym naturalnym. No ale to mówię, nic nie ma, ani włoska, widzicie? I teraz po prostu daję je do wysuszenia na
Ręcznik. Teraz te biorę tak pod wodę. Trochę nasypię tej sody. Widać to, czy nie widać? O, widzicie? I ona tutaj trochę tak bąbluje, ta szczotka tu. O, nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj ona bąbelkuje. Jeszcze trochę tak, o. Zrobię wodą. I tu może będzie widać, o. Że tu bąbelkuje. No i teraz tak samo postępuję jak z tamtymi. One są straszne do czyszczenia. Tu kamerę sobie całą za... I teraz pod wodę. Wyczyszczona jest i kładę ją też na ręcznik. Tutaj na ręcznik też kładę. O. I tak samo postępuję z tą szczotką. Teraz co zrobić, żeby jeszcze je odkazić? Do tego celu na przykład ja używam płynu do dezynfekcji pędzli, mycia dezynfekcji pędzli, ale tak jak mówiłam wcześniej, możecie na przykład sobie wlać do szklaneczki wodę, parę kropelek drzewa herbacianego, do takiego atomizera wlać i wtedy spryskać. To jest najlepsze. Drzewo herbaciane jest najlepszym takim taką substancją bakteriobójczą. Dobra, ale tu też jest na bazie alkoholu, więc jak najbardziej. Więc żeby odkazić, to spryskuję. Jeżeli ktoś, mówię, nie ma takiego preparatu do mycia pędzli, to można robić też domową tutaj metodą właśnie. Woda z drzewem herbacianym. I to by było tyle. Niech to teraz sobie wyschnie i będą ładnie odkażone i czyściutkie pędzle. Mam nadzieję, że w miarę Wam się filmik podobał. Miałam trochę problem z tym, żeby ustawić tu kamerę. I jeszcze to, że mi się trochę zaczęło tutaj, jak czyściłam podczas szorowania, wiadomo, że ta woda tutaj chlapała, więc kamera też na pewno też była brudna, więc w ogóle jest wszystko ubrudzone. Także przepraszam Was za to, ale po prostu chciałam Wam pokazać, jak czyszczę pędzle domowym sposobem. Jeżeli Wam się filmik podobał, to oczywiście proszę o co? O łapkę w górę. No i co? Widzimy się w kolejnym filmiku.